Jeżeli kręcenie filmików jest Twoją pasją i zastanawiasz się, jak wycisnąć jeszcze tych parę złotych ze swojego kanału, nie myślę tutaj oczywiście o reklamach Google AdSense, no chyba że brakuje Ci tylko na przysłowiowe waciki, a kasa nie jest specjalnie potrzebna. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem właścicielem kanału Lekarz Medycyny Pracy i prawie od 10 lat sukces mojej, ale wyjątkowo niefortunnie ulokowanej lokalnej firmy zależy od marketingu internetowego. Początkowo oczywiście nie miało to nic wspólnego z filmikami, ale zauważyłem, że pomimo skupienia uwagi jedynie na badaniach kierowców, moje stronki zaczęli odwiedzać internauci chcący dowiedzieć się czegoś o kursach na prawa jazdy i to różnych kursach na prawko. I siłą rzeczy poszerzyłem tematykę witryn, a po krótkim czasie dostałem propozycję od wiodących szkół jazdy we Wrocławiu o przekierowanie ruchu, o reklamowanie ich w zamian za badanie kandydatów na prawko. Przy okazji robienia kursu na prawo jazdy kategorii E do B, czyli na przyczepy w jednej z takich szkół, kręciłem im filmiki, wrzucałem oczywiście na ich kanał, a przy okazji badałem kursantów przed kursami prawa jazdy. I jak się domyślasz, nie robiłem tego za darmo. Teraz taka cena jest 200 zł, przedtem było troszeczkę taniej. No, uczciwie powiem, że jednak była to trochę szorstka przyjaźń, ale jakoś szło powoli do przodu. Później się biznesowo rozstaliśmy, oni strzelili jakiegoś focha, no a mi została, jako oczywiście wideomarketerowi, została nauczka, abyś raczej miał kontrolę nad kanałem, na który wgrywasz filmy, żeby to był raczej Twój kanał udostępniany komuś, prawda, a nie czyjś kanał i powiedzmy, kończy współpracę biznesową, to albo go jakoś tam odstępujesz i bierzesz gratyfikację finansową, albo po prostu zamykasz kanał i do widzenia, czy wrzucasz AdSense, czy cokolwiek. Natomiast przez zupełny przypadek inna, ale naprawdę mało znana szkoła jazdy zaproponowała mi kurs motocyklowy. No ta szkoła oczywiście, gdzie mnie znalazła? No oczywiście w internecie, na YouTubie. Wprawdzie byli na tyle, że tak powiem, jakby to powiedzieć, mało majętni, że za ten kurs sam zapłaciłem, no ale już podczas pierwszych godzin na placu manewrowym dogadałem się z wyjątkowo przystępnym instruktorem nauki jazdy, Jurkiem. Oczywiście dogadałem się w temacie kilku filmików szkoleniowych oraz postępów z mojej nauki jazdy. Sytuacja bardzo prosta, ktoś kręci jak jeżdżę, Jurek komentuje, film idzie na YouTube'a. Był to jakiś wyjątkowo szczęśliwy zbieg okoliczności, sytuacja nam sprzyjała, bo w WORD Wrocław wszedł nowy motocykl, a było to zaraz po zmianie przepisu o egzaminach państwowych oczywiście i nikt wcześniej nie nakręcił tego materiału. Generalnie te egzaminy zmieniły się zupełnie na inne nowe, z bardzo łatwych na bardzo trudne. Ja natomiast przejrzałem YouTube'a i nie znalazłem również wcześniejszych filmików ze szkolenia na motor. Oczywiście gościa w wieku około 50, zaczynającego od zera, nieumiejącego kompletnie jeździć. Oczywiście nie muszę powiedzieć, że pokazałem tam wszystkie swoje błędy, niedociągnięcia od samego początku do szczęśliwego zdania egzaminu końcowego. No i w krótkim czasie te filmiki właśnie motocyklowe stały się podstawą wyświetleń na moim kanale. Oczywiście były do bólu komentowane, bo, że tak powiem, młodzież się ucieszyła, stary, że tak powiem, nie umie jeździć, a tam małolaty, 13-latki już na ogarach jeździły lepiej ode mnie, od starego dziadzi, prawda? Ale ja się cieszyłem, szła jakaś dyskusja, szła komenty, czy tam głupie, czy nie głupie, ale najważniejsze, jak to mówią z celebrytami, nieważne co mówią, najważniejsze, że jest szum koło mojego kanału. Efekt uboczny tego wszystkiego, że do wspomnianego instruktora, tegoż to Jurka, zaczęli wydzwaniać ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy i w krótkim czasie przejął on ten ośrodek szkolenia, stał się jego właścicielem, później dokupił kilka motocykli i chyba jest w tej chwili największą szkółką we Wrocławiu kształcącą motocyklistów. Największą, ale bardzo słabo wypromowaną. I musisz przy okazji wiedzieć, że cała branża ta szkółek jazdy jest w wielkim kryzysie, ośrodki padają jak muchy, ośrodki, z którymi, że tak powiem, byłem związany przez lata, no zdychają, to po prostu brutalna prawda, niż demograficzny, kursy drożeją, lekarz drogi. Natomiast strona internetowa tejże szkoły nauki jazdy, jak powiedziałem, stoi słabo, a cały marketing jest w zasadzie oparty o YouTube i AdWords.
Nawiasem mówiąc, na kilku pierwszych filmikach wyszedł taki dość poważny błąd marketingowy. No, tenże instruktor, ten facet był tak zestresowany podczas kręcenia, że zapomniał powiedzieć cokolwiek o swoim ośrodku, zaprezentować ten ośrodek, podać jakieś namiary na firmę. Czyli generalnie zapamiętaj, zrobić jakiś call to action, wezwanie do akcji. No, w jego przypadku powinno być to jakieś zaproszenie do uczestnictwa w kursach nauki jazdy, czyli coś w stylu powiedzmy. No, jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej, moich szkoleń osobistych, skontaktuj się poprzez moją stronę internetową, bla bla bla, lub zadzwoń pod numer, bla bla bla, lub odwiedź moją szkołę jazdy na ulicy, powiedzmy Kniaziewicza 28 we Wrocławiu. No, to jest faktyczny adres tej szkoły, czy cokolwiek w tym stylu, ale zachęcenie do zrobienia akcji. Powiedz swojemu widzowi, co ma zrobić. Nie spodziewaj się natomiast, że przeciętny widz połapie to wszystko od razu, bez problemu znajdzie namiary na Ciebie po obejrzeniu Twojego filmu, jeżeli mu oczywiście tego nie ułatwisz. Tak osobiście uważam, że marketingowe filmiki bez wezwania do jakiejś akcji są zupełnie bez sensu. No po co się męczyć, kręcić film, tylko żeby ktoś obejrzał i nic z tym nie zrobił. Jak to mówią, pierdnął i zapomniał, prawda? Nie wstydź się sprzedaży, jeżeli dasz jakąś darmową, ale wartościową treść. No, nawet w ostateczności, jak nie masz co sprzedać, niech to będzie jakaś prośba o lajka, o subskrypcję kanału. Musisz przełamać ten wstyd, musisz coś z siebie wydusić. Oczywiście nie proś o klikanie w reklamy, bo Cię zaraz Google zbanuje. Doszło do jakiejś paradoksalnej sytuacji, że okrężnymi kanałami ten gość dowiedział się, że szukano właśnie go po tych innych, lepiej wypromowanych tradycyjnie szkołach jazdy z lepszymi witrynami. No, nawet dzwonili do tej szkoły, z którą kiedyś współpracowałem. Oczywiście ludzie się tam może nie tyle odbijali, co oni próbowali przechwycić klientelę. Czy przychwycili, czy nie, dokładnie nie wiem, ale przynajmniej wiem, że mieli taką okazję. Wiadomo, że jak klient dzwoni, zawsze go tam jakoś można przybajerować, coś zaoferować, żeby trafił tutaj, gdzie w sumie nie miał trafić. Po zdanym kursie, oczywiście moim zdanym kursie, przyszedł czas zakupu motocykla. No, kilka filmików u dealera Yamahy we Wrocławiu zaowocowało u niego paroma sprzedanymi motocyklami. Wtedy klient decydował, zdecydowanie chciał to, co zostało zaprezentowane w moim wideo, czyli tak, jak było widziane w telewizji, w mojej telewizji. No, w tym przypadku nie miałem żadnych korzyści finansowych poza takim dobrym układem z lokalnym dealerem Yamahy. Później nakręciliśmy trochę materiału o najnowszym modelu Yamaszki i znowu kilku powołujących się na YouTubie, oczywiście kilku kupujących. Jak już dotarłeś do tej części filmu, to pewnie zadasz mi słuszne pytanie, no po co Ci to wszystko opowiadam? Nie jest tajemnicą, że przyzwoite zarobki typu AdSense wymagają naprawdę milionów wyświetleń i jest mało prawdopodobne, że je osiągniesz, aczkolwiek zwracam honor, jeżeli Ci się to w tej chwili udaje. Natomiast jest cała grupa ludzi, praktycznie cała Polska poszukuje w sieci różnych tutoriali, poradników, czy opinii innych o danym produkcie, usłudze, czy czymkolwiek innym. I to szczerych opinii, nie jakichś tam kopiowanych, copy-paste. Coś szukałem ostatnio jakiejś opinii, zapomniałem o czym. No, no wszyscy do kurki wodnej, 20 stron przepisane, 5 opinii na krzyż. Natomiast opinia wideo jest po prostu rewelacyjna. No, nic nie jest w stanie zastąpić Ciebie w roli komentatora danego produktu w tym zadaniu, prawda? Czyli film wymiata wszystko. No tak zastanów się, nawet gdyby obsługa tego motocykla egzaminacyjnego pisał, ale tylko tekstem, czy jakimś tam dwoma zdjęciami mistrz świata w tej branży, to i tak większość woli zobaczyć to na własne oczy, prawda? Czyli widzieć, to uwierzyć. Sam to odczuwam po sobie, no czytam często różne instrukcje, powiedzmy do kamer wideo, i po prostu nie kapuje o co kama, no szczególnie jak to napiszą Japońce i to przetłumaczą z japońskiego, to po prostu no łeb mi puchnie, wydaje mi się, że się na kamerach znam, a tu kurde blade, Nichtferstein, prawda? Natomiast obejrzę pierwszy lepszy filmik, no niestety po angielsku, bo po polsku jest bardzo mało i wszystko staje mi się, wszystko się staje dla mnie jasne. Jaki z Ciebie wniosek? Jeżeli masz jakiegoś bloga, masz kanał YouTube, no rzuć okiem na statystyki, czego ludzie tak naprawdę chcą. No często są, filmy Ci się promują przez jakieś inne zapytania, prawda?
I powiedzmy, jeżeli masz listę adresową, a kanał twój jest słabo oblegany, po prostu wyślij taką ankietę 2-3 pytaniową. Możesz to oprzeć na formularzach Google. Nie zadawaj więcej niż 2-3 pytania, bo po prostu nie dostaniesz żadnego dźwięku. Ja na przykład jakieś tam pop-upy czy ankiety rzucające mi się tam w wirtualnej Polsce czy gdziekolwiek indziej na tych portalach znanych, po prostu kasuję po krzyżyku i na to w ogóle nie odpowiadam. 5 minut jest po prostu mojego czasu, jest po prostu szkoda mi 5 minut mojego cennego czasu. Jak już mniej więcej zorientujesz się w branży, jaką ludzie oczekują, no bądź wtedy generalnie otwarty na świat, nie bój się poeksperymentować, nakręć parę filmików z życia. Wierz mi, podchodzili do mnie ludzie, którym powiedzmy spodobała się knajpka, w której byłem, no ktoś kupił irygator do zębów, tylko dlatego, że pokazałem go w swojej telewizji i było to na tyle ważne w jego życiu, że stanął, zaczepił mnie na ulicy i nie omieszkał mi o tym powiedzieć. A nie jestem żadnym, jakby to powiedzieć, celebrytem, raczej jestem osobą unikającą rozgłosu. Inny przykład, dzień przed nakręceniem tegoż to filmiku miałem angielskojęzyczną pacjentkę gdzieś z Finlandii i zapłaciła mi kilka stówek za bardzo krótką wizytę, prosta wizyta, zapalenie tam oskrzeli. No oczywiście najpierw zobaczyła moje angielskie sales wideo. Takich okazji jest na pewno całe mnóstwo i po prostu ogranicza się jedynie wyobraźnia i podjęcie jakiejkolwiek akcji. No pewnie gdybym znał te wszystkie sytuacje, no to byłbym w jakiejś setce najbogatszych w Polsce, nie produkowałbym się na YouTubie, no chociaż uczciwie powiem, że nigdy nie wiadomo, mi się to podoba. Ostatnio na przykład odnowiłem kontakt z jednym kursantem z tej szkoły jazdy, obecnie już doświadczonym motocyklistą, którego pasją jest filmowanie, ale z drona, prawda? Krótka rozmowa i mamy już parę koncepcji na wspólną produkcję filmową. Wierz mi, YouTube w języku polskim jest naprawdę słabo zagospodarowany i warto, abyś troszeczkę poeksperymentował, abyś wyskoczył przed konkurencję i to wyskoczył od razu na kilka lat przed konkurencją. Natomiast teraz w sierpniu mija właśnie 4 lata, jak nakręciłem swój pierwszy film z medycyny pracy i ciągle, powtarzam, ciągle po 4 latach nie widzę podobnego vloga lekarskiego w sieci, lekarskiego z medycyny pracy, czy z jakiejkolwiek innej medycyny, nie widzę. Okazało się nawet, że z moich informacji korzystają inni lekarze. Dowiedziałem się oczywiście o tym przypadkowo, jak wysłałem wspomnianą ci ankietę, co by ludzi interesowało na moim kanale. I nie sądzę, naprawdę nie sądzę, aby w innych branżach, oczywiście z przepływem gotówki, było lepiej. Oczywiście, abyś powąchał jakieś pierwsze pieniądze, zarobił te pierwsze pieniądze, musisz włożyć sporo pracy, no wtedy pokażesz komuś rezultaty i jakoś go przekonasz. Jak nie pokażesz rezultatu, kanał tam z 1000 oglądalności na rok, to zapomnij o pieniążkach, prawda? Natomiast oglądalność, wyświetlanie tych filmów i miejsca w pierwszej dziesiątce Google oraz YouTube, oczywiście w danej branży, są tutaj podstawą. W moim przypadku, no nie jest to nawet taka praca w powszechnym rozumieniu, że 8 rano idę do fabryki, 18 wychodzę, tam coś tam, jakąś listę podpisuję. No, także nie jest to praca w powszechnym rozumieniu tego słowa, jest to raczej jakieś takie hobby, więcej zabawy, więcej fanu, prawda? No, w zasadzie nie odczuwam jakiejkolwiek uciążliwości, jak popracuję nieco dłużej, aczkolwiek uczciwie ci powiem, no 4 godziny to już jestem taki zmęczony, że ho, 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 już muszę troszeczkę tam sobie odpocząć. Na tym kończę. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj oczywiście lajka, daj kciuka, czyli zauważyłeś, się z call to actions. I jak nie jesteś jeszcze moim subskrybentem, nie zamartwiaj się nadaremno, nikt nie jest idealny i możesz się właśnie teraz zapisać do mojego kanału. Linki są po mojej prawej stronie, po twojej stronie lewej. Tutaj będą zaraz adnotacje. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Oczywiście, jak wypromowałeś poprzez swój kanał YouTube jakiś ciekawy biznes, niejako przy okazji, napisz mi o tym koniecznie w komentarzach pod tym filmikiem. Nie sądzę, abym był jedynym jakimś guru w naszym pięknym kraju nad Odrą i Wisłą, prawda? No, jeżeli dopiero zaczynasz, skorzystaj z tego, że najwyżej jedna osoba na 100 osób, no może dwie,
która ogląda ten film, podejmie jakąś akcję, w tym kierunku oczywiście biznesowy. I masz naprawdę niepowtarzalną szansę dołączyć do tego elitarnego grona. Pieniążki tam leżą na ulicy, leżą na podłodze, warto, aby się po prostu schylił i je podniósł. Bye bye, mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.